Cześć, nie było mnie długo, ale już wracam. Sezon warzywny już się zakończył, ale prac w ogrodzie mamy jeszcze trochę. Przede wszystkim trzeba ogród przygotować do zimy. Musimy więc zadbać o trawnik. Przede wszystkim trzeba go skosić w drugiej połowie października, bo on już nie będzie rósł tak szybko jak w lato czy wiosnę i będzie trzeba go skosić, żeby był przygotowany pod zimę. Aeracja trawnika. Napowietrzanie trawnika. Trzeba to zrobić przed koszeniem. Najlepiej zrobić to we wrześniu. Nawożenie, wapniowanie trawnika. Ten zabieg trzeba zrobić jesienią, żeby trawnik wzmocnić, żeby był lepszy i żeby wytrzymał całą zimę. Kolejną pracą do zrobienia jest ogarnięcie całego ogrodu, czyli pozbieranie liści, które opadły, przygotowanie gleby pod uprawę warzyw w kolejnym sezonie, wykopanie roślin, które nie zimują w gruncie, czyli dalie. Podlewanie roślin owocujących oraz podlewanie przez kilka dni gleby pod uprawę warzyw, żeby nie obeschła do końca. Mimo tego, że mamy już końcówkę października, to moje dalie jeszcze kwitną. Jest to jedna dalia, która kwitnie w ogrodzie. Werbeny patagońskie już obsychają, ale jeszcze się trzymają. Natomiast rudbekie też jeszcze ładnie kwitną. Niedługo będzie trzeba wykopywać dalie, przycinać werbeny, przycinać rudbekie czy inne kwiaty, ale o tym będzie oddzielny film. Trzeba też będzie posprzątać szklarnię, powyrzucać chore liście, które zostały po sezonie. Glebę będzie trzeba całą przekopać i podlewać przez kilka dni, żeby była dobrze przygotowana na kolejny sezon. Moja ziemia była wymieszana z perlitem, więc będzie chłonęła wodę ile wlezie. To dobrze, bo gleba będzie nawilżona i będzie w kolejnym sezonie dobrze rosły warzywa. Dziękuję Wam za uwagę. Filmy teraz będą się pojawiały raz, dwa razy w tygodniu, bo nie ma takiego dużego materiału, żeby to nagrywać.